Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i pytanie ciągle powtarzające się o psychotesty na kategorię B osób prowadzących samochody służbowe i szczególnie u pracowników z wadą wzroku lub zezem. Witam serdecznie Panie Darku, oglądałem uważnie wszystkie Pana filmy, jednak niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Posiadam prawo jazdy kategorii B od 2001. No, motoryzacja to moje życie oraz jednocześnie hobby. Bardzo dużo jeżdżę po Europie. Nie wyobrażam sobie dalszego funkcjonowania bez kontaktu z samochodem. Zero wypadków. Ale do sedna. Moje obecne okulary to oko lewe plus 3,5, cylinder 3 oś 175, oko prawe plus 3,5, cylinder 3,5 oś 5 stopni. Ponadto mam jeszcze astygmatyzm, zeza z widzeniem naprzemiennym. No, chciałem kiedyś zrobić operację kosmetyczną, ale z racji dobrej ostrości lewego i prawego oka, oczywiście w okularach, zachodziło duże ryzyko powikłań i dwojenia się, więc się nie zdecydowałem. Natomiast w chwili obecnej zmieniam pracę. Poza normalnym badaniem będę miał psychotesty kierowcy jako przedstawiciel handlowy, na które boję się iść. Bez prawka jednak nie wyobrażam sobie dalszego życia. Jeżeli dobrze wywnioskowałem z Pana filmów, ja jako osoba jednooczna powinienem bez okularów uzyskiwać ostrość widzenia na poziomie 0,8, co wydaje mi się niemożliwe oczywiście w okularach. Widzę dolne rzędy zarówno w jednym, jak i drugim okiem. No i jeszcze mogę tylko dodać, że mam prawo jazdy bezterminowe. No proszę mi powiedzieć, podpowiedzieć, czy faktycznie mam rację, czy mój lęk jest uzasadniony. No, robiłem wszystkie testy z Pana strony, wychodzą oczywiście ok w okularach. No ale bez tych okularów nie mam szans na poprawną ostrość. No, oczywiście na widzenie obuoczne nie liczę. Proszę o ocenę, informacje, gdyż z tego co wyczytałem, nie powinienem prowadzić pojazdu powyżej 3,5 tony. Pozdrawiam. Daliśmy radę to zacytować. Jak zwykle dobre pytanie, natomiast musisz pamiętać, zaszły zmiany zasad badania kierowców samochodów służbowych, które dopuszczają brak widzenia obuocznego u pracowników tej grupy, kategorii B. Czyli możesz mieć brak widzenia obuocznego i jeździć samochodem służbowym. No, są więc duże szanse, że nie masz czego się bać, lęki są nieuzasadnione, zostaniesz dopuszczony do swojej upragnionej pracy. No, ale oczywiście kto o tym zadecyduje na samym końcu? Lekarz medycyny pracy. Także no, katorga z tymi badaniami już się w zasadzie skończyła, wytyczne są jasne. Natomiast jeżeli mimo wszystko miałeś jakieś podobne problemy, przez psychologa nie chciałeś, nie zostałeś dopuszczony do pracy przy samochodzie służbowym kategorii B, koniecznie skomentuj to wideo, możesz wejść na mojego bloga psychotesty kierowców.pl. Wysyłam tam newslettera o psychotestach dla kierowców kategorii B. Napisałem już, nie wiem, tam z 20 stron. Opisałem różne przypadki. Jeżeli Ci się wideo podobało, oczywiście daj lajka. No i cóż, na sam koniec po prostu mogę Cię tylko zaprosić do mojej pracowni na Kmicica 3 we Wrocławiu. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.